teraz, kiedy widzieliśmy już, jak się zachowuje system, kiedy odłączymy od niego jedną antenę, w kolejnej części pan Czarek pokaże nam inne jeszcze tutaj elementy występujące w tym systemie, czyli matkę, zegar, no chyba, że jeszcze coś mam do dodania odnośnie tych anten, tych, że tak powiem, konfiguracji. Tak jest. No, przede wszystkim jest to, że tak jak powiedziałem, no, musi być to łatwe, łatwe w konfigurowaniu, łatwe w użyciu. Mam nadzieję, że to właśnie wykazaliśmy, czyli dowód jest, tak? Bardzo proste to było. Widzimy, że kiedy włączymy antenę, następuje od razu sygnalizacja zegara. Powtórzymy jeszcze raz, tak, że o, jest sygnalizacja, brak połączenia, celowo wyłączyliśmy. Włączamy antenę w dowolnym innym punkcie i system za chwilę ją wykrywa, że jest, jest cisza. I teraz jak już jesteśmy przy antenie, kolega tutaj dołączył antenę jednopolową, a jest to, tak jak powiedział, to jedna z 9 anten oferowanych standardowo przez ten system. Pokażmy, to jest jednopolowa, obok mamy za chwilę, podłączymy ją, ale mamy też anteny. Tak, to jest antena jednopolowa. Jednopolowa. Taka mamy też anteny 2, 3, 4, dwupolowa, 3, 4, 5, 6. Potem mamy czteropolowa w układzie dwurzędowym. Tak jest, w układzie dwurzędowym, czyli ona jest taka jak dwie dwójki. Potem jest taka antena sześciopolowa właśnie, w układzie dwurzędowym, czyli jak dwie trójki. I ta największa antena, czyli taka, taka właśnie ośmiopolowa też w układzie dwurzędowym. Faktycznie ją podniosę. Ale ja teraz tak pokażmy dowód, czy jak dołączymy tą antenę, czyli 8 pól, jak się zachowa system? To znaczy tak, oczywiście system nie jest skonfigurowany w tej chwili na ilość tych anten, więc ja ją teraz włączę. Oczywiście można wejść w menu i dodać sobie tą antenę ręcznie niejako, natomiast prościej jest po prostu, to się nazywa proces rejestracji anten. Czyli wyłączam? Włączamy tylko jedną antenę, tak? Tą, którą ma wykryć. Ale ona teraz jest pod napięciem już? To, tak, jest pod napięciem. I system, o, znowu piknął nam, że dodał tą antenkę i teraz zacznie pikać, że brakuje mu tej drugiej jedynki, którą mu w tej chwili włączyłem. Bo powiem tak, proces, system może obsługiwać do 50 anten. W związku z tym proces rejestracji tak dużej ilości anten trwałby bardzo długo. A hodowca najlepiej wie, ile anten podłącza do systemu. Więc on sobie na początku sezonu tylko skonfiguruje tą liczbę anten. Powiedzmy 2, 3, 4, tak? Ale ja przerwę, że taka ilość, co mówiłeś, 50 anten, to jest taki dość nierealny. No nierealne, nie. Hodowce są to takie ilości raczej spotykane na wspólnych rolnikach. To chyba w RPA tylko? No nie, jest, no nie, nie tylko, bo właśnie w Rogowie w tej chwili 20, w tym roku 40 anten będzie pracował. Na Rogowo, ale tak tutaj jest. W Polsce tak realnie hodowcy mają tak powiedzmy 7, 10 anten chyba. Tak, tak to są już duże, rzeczywiście duże hodowle. Natomiast tak jak mówię, podłączę teraz tą antenę jedynkę. Tak jak mówię, w dowolnym punkcie możemy to zrobić. Czy to będzie ten, czy ten punkt. System natychmiast cichnie. Ja może faktycznie te antenki odłożę, bo już tam się biurko zapchało. Pokazaliśmy je, także na razie, że tak powiem, widzimy stół zastawiony antenami, za chwilę ich nie będziemy mieli. W tej chwili pracują dwie anteny, ta ośmiopolowa w układzie dwurzędowym, jedynka. Ja to zaprezentuję, że rzeczywiście mam tutaj obrączki testowe. Przykładając, od razu mamy dźwięk, jest sygnalizacja, że odbył nam się już jeden gołąb. Mamy drugą antenkę. Zadam takie pytanie, bo często się zdarza w innych systemach też, że gołąbia odbije, zasadniczo powinien się takie pipnięcie ustawione jest. Ale zdarza się też, że gołębia odbija, nie ma tego pipnięcia, to pipnięcie zawsze u Was. U nas jest każdy gołąb od dźwiękiem o sygnalizowane jego przybycie. To jest, czyli przykładam takie możliwości, że gołąb... Proszę zobaczyć, przykładam dwa. Tak. Tylko pewnie ta obrączka jest jakaś testowa. Tak, ja sobie zaraz wezmę z tych obrączek, które... Bo ja tu mam obrączki różne, testowe, one mogą być zaprogramowane lub nie. Bo my również produkujemy obrączki. Więc muszę wyselekcjonować... Ja przerwę, ale jak już jesteśmy przy obrączkach, to powiedz jeszcze może, bo wy macie cztery kolory obrączek, tak? Typ jeden czy dwa typy? Jak cztery, czasami pięć, w zależności od tego, jakie są potrzeby. Ale typ jest jeden, to jest Hightech S. Taki sam typ jak wszystkie firmy, które produkują obrączki. Czyli wasze obrączki pasują też do innych systemów? Jak to jest? My produkujemy jeszcze obrączki do dwóch systemów, które są na rynku. No może nie będę tutaj specjalnie o tym mówił, jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Zadzwoni się, dowie?
Tak jest. Ale zasadniczo wasze obrączki tylko do tych dwóch systemów waszego pasuje, nie tak, że uniwersalne są. Nie ma obrączek uniwersalnych, z uwagi na to, że systemy są, w większości systemy są skonfigurowane w ten sposób. Ja sobie teraz skasuję, żeby sprawdzić, czy ta obrączka... No, ja muszę je odłożyć po prostu, bo tu wiem, wszystko wysypałem, co miałem. Wyselekcjonuję tylko te, które rzeczywiście są zaprogramowane prawidłowo. Oczywiście na każdym polu widać, że te gołębie jak wchodzą, to... Te anteny, jeszcze tak przepraszam, że przerwę, te anteny takie dwurzędowe, to są po to, że po prostu zapewnić pewność odbicia. Anteny dwurzędowe zostały zaprojektowane dla odbiorców, którzy mają szczególnie na młode bardzo dużą ilość gołębi, które siadają na małym wlocie. Po to, żeby właśnie zapewnić bardzo dużą pewność i szybkość odbicia. Niemniej jednak konstrukcja odpowiednia wlotu, nawet z anteną jednopolową, umożliwia uzyskanie bardzo porównywalnych wyników. Od razu jak jesteśmy przy konstrukcji, to może pokażę takie coś rozwiązanie. Tak, to jest tutaj wspólnie to wymyśliliśmy, opracowane przez pana Krzysztofa rozwiązanie. Nie wspominajmy o tym, pokażmy tylko lepiej, jak antena wchodzi i jak, o co tu chodzi, bo hodowcy często popełniają taki błąd, że myślą, że jeżeli nie będą mieli, że tak powiem, zapewnionej odpowiedniej organizacji wlotu gołębi, to za taką ilością, bo anten zapewnią sobie pewność odbicia. Takiej możliwości nie ma. Znaczy, to jest częściowo tylko prawda. Oczywiście można nadrabiać sprzętem, tylko powiem tak. Są rozwiązania proste i skuteczne również, które zapewniają bardzo podobne wyniki. Tak? Jeśli hodowca dobrze zaprojektuje wlot, taki wlot... Ja to może pokażę z drugiej strony. Ja jeszcze może tak wsunę, bo o co chodzi? Jest tutaj zaprojektowany. Przekręćmy to. O, tutaj mamy akurat pod trzypolową antenę. Tu wsuwamy antenę. Tak, antena się wsuwa. O. I teraz zobaczmy. Każde pole anteny, bo to jest antena trzypolowa, jest oddzielone, ma przegrody i go tak, po prostu chodzi tylko jeden. Jest separacja i to jest bardzo istotne, bo chodzi o to, żeby gołębie nie przemieszczały się pomiędzy polami w sposób swobodny. To jest tak, że ponieważ technologia jest tych transponderów, obrączek jest taka, że obrączki nadają swój sygnał jednocześnie wszystkie, będąc w polu anteny, automatycznie działa to w ten sposób, że system wychwytuje wszystkie sygnały, ale nie może ich zdekodować prawidłowo, więc trzeba zapewnić to szybkie przechodzenie gołębi. To się dzieje we wszystkich systemach tak naprawdę. Czy to jest nasz system, czy jakikolwiek inny, one działają dokładnie w taki sam sposób. Po prostu modulacja, która powoduje nadawanie tego sygnału, jest zakłócana przez tą drugą obrączkę. Czyli krótko mówiąc, w jednej chwili na jednym polu anteny może być tylko jeden gołąb. Mogą dowolnie szybko przechodzić, ale jeden transponder tylko tak musi, czy ta jedna obrączka może tylko się znaleźć. To jest nie tak do końca prawda, bo oczywiście jeśli przyłożę dwie obrączki do pola, ja może tutaj pokażę taką sytuację z tych obrączek, które już tutaj mam. Jeśli przyłożę dwie obrączki, tylko muszę skasować, bo one już mi się odbiły. Teraz kolego właśnie fizycznie zaprezentujemy, jak to wygląda, jak dwa gołębie są na jednym tak, polu. Jeśli jeden gołąb nam się zarejestruje i on troszeczkę sobie zejdzie z tego pola, tak? Czyli ta obrączka leży? Ten drugi, wchodząc na to pole, może po prostu mieć kłopoty. Ale jeśli jest obrączka, która ma inne parametry troszeczkę, bardziej porównywalne, wystarczy, że nastąpi przemieszczenie i już te gołębie... Ale zasadniczo to, co widzieliśmy, dwie obrączki... Jest jakieś... Tak, one się wzajemnie zakłócają. No, po prostu to jest naturalne w każdym systemie. Natomiast oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby te gołębie wchodziły... Ja może pokażę... Jeden po drugim, szybko. W taki sposób. I odbiją się bez żadnego problemu. Powiem tak, przy lotach gołębi starych nie ma takiego problemu, bo one przychodzą sporadycznie. Nie jest to na tyle często. Chociaż życzymy... Też się tak zdarza, życzymy naszym hodowcom, żeby przylatywały bardzo często, szczególnie z długich lotów. Natomiast jest tak, że na lotach gołębi młodych, ponieważ loty są krótsze, jest tych gołębi więcej, jest to jednak taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba zapewnić, żeby te gołębie mogły płynnie i swobodnie przechodzić po tych antenach, żeby nie blokowały się. No myślę, że... Pomoc, taka organizacja flotu, którą tutaj wspólnie, że tak powiem, wymyśliliśmy, wykombinowaliśmy, też zapewnia, poprawia skuteczność
że tak, ja tak pokażę kolegom. Tutaj mamy takie wloty zaprojektowane do różnego rodzaju, takich tutaj wszystkie, prawie to czyli całe oferty rodzaju anten, ale to zapewnia, ja nie mówię, że 100%, ale powiedzmy 99%, o jeszcze raz pokażę, tak, to jest, pewność odbicia. To jest rozwiązanie, które my wszystkim naszym klientom jakby doradzamy. No jest to pewne, nawet chyba firma Tauris też stosuje tak, podobne. Tak, ja powiem szczerze, firma Tipes też posiada w swoim rozwiązaniu, ma takie specjalne rowki na antenach, takie przegrody, stosuje też takie właśnie te kozaki, tak zwane zabezpieczenia. I tutaj powiedzmy załatwiliśmy sprawę anten, została nam jeszcze taka bardzo ważna rzecz, jak matka i ten zegar satelitarny. Ja jeszcze bym wrócił do tych anten. Tak? Ja może wspomnę jeszcze o tym, co odróżnia nasze anteny od systemów konkurencyjnych. Dzięki temu, o czym ja przed chwilą opowiedziałem, czyli o konstrukcji zasilania, koncepcji zasilania samego systemu, mamy taką funkcjonalność, która u nas się ładnie nazywa inteligentna antena. Ja teraz ten lot treningowy skasuję celowo, żeby był jakby pusty, nie było żadnego głębia. I teraz pokażę, jak to funkcjonuje. Mianowicie, jeśli odłączymy sobie zegar, co się zdarza każdemu... Może się zdarzyć. Znaczy, każdy hodowca musi z zegarem iść na punkt składań, kiedy przyjdzie czas na to, żeby zanieść wyniki. Tak? A niektóre nie wróciły jeszcze. Ale ja to odłączyłem ten zegar. Tak? Proszę zauważyć, że nic nie zrobiłem z antenami. Anteny dalej są podłączone do naszego zasilania i anteny dalej funkcjonują. Więc jak te gołębie sobie przychodzą, tak, odbijają nam się na antenkach. Oczywiście nie słyszymy już dźwięku. Nie słyszymy, bo nie ma zegara, tak? Ale jesteśmy na punkcie wkładań, tak? Więc gołębie nam napełniają gołębnik i spośród powiedzmy 30, które przybyły wcześniej, pojawia nam się następne 10. No, jest to taka sytuacja, która może wystąpić przy szczególnie trudnych lotach. I hodowcy przychodzą potem do gołębnika, tak? Bo mają oczywiście informację, że no lot się przedłużył, tak? Musimy podjąć rejestrację gołębi ponownie. Ale nawet jakby już nawet odbili, ale są sami dla własnego. Tak, że tak powiem, czy w takiej czy w innej sytuacji. Czy tak. Gołębie wróciły? Po prostu. Czy gołębie wróciły, to też jest taka możliwość oczywiście w systemie, natomiast ma to, o czym mówię, ma zasadniczy wpływ na wynik. Bo hodowca przychodząc do gołębnika włącza zegar i właściwie system... Czy teraz będzie te pipnięcia mnie usłyszeć? Każdy gołąb, tak, wystarczy liczyć. To ile? Słyszymy. No kurde, nie liczyłem obrączek, kiedy on tam odbił, ale wierzę, że to jest ta ilość się zgadza. No myślę, że na pewno się zgadza. Dla cierpliwych hodowców sugeruję cofnąć film od momentu, kiedy kolega i policzyć, a ja policzę, ile obrączek jest. I później policzyć pipnięcia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tak mi się udało. No i na zegarze jest 20. Aha. Tutaj kolega może potwierdzić. Potwierdzam. Tak, czyli tutaj Marcin potwierdził też. 20... Czyli to jest, że tak powiem, takie nowum, które w porównaniu tak, z innymi systemami. To odróżnia nasz system od systemów konkurencyjnych. Po prostu to się u nas nazywa inteligentna antena. Każda antena, czy to jest jedynka, dwójka, czy jakakolwiek inna antena, ma ten system wbudowany. Czyli na początku, krótko mówiąc, to jest tak, jeżeli zasilę te anteny na początku i wyłączę zegar, a zasilanie na antenach jest, to one cały czas od momentu... Dokładnie. Podłączenia będą i tak rejestrować ten system. No, widzimy koledze Czarkowie, inni hodowcy, może inni kontrahenci, że tak powiem, głowę zawracają, to jest normalne. Może film już się znalazł w internecie, dlatego... Jeszcze nie. Za chwilę dlatego już przedstawiamy paru chwil. Tutaj, czyli krótko mówiąc, anteny, mamy coś zakończony już temat, czy coś jeszcze będziemy dodawać? Znaczy właściwie tym jakby tą różnicą chciałem ten temat zakończyć. Tak jak mówię, no jest to, co wyróżnia nasze anteny. One rejestrują z dokładnością do 1/1000 sekundy. Jeszcze też jest pokazane. Natomiast wyniki do zegara są transmitowane z dokładnością do sekundy, tak jak wymaga tego regulamin. Teraz tutaj jeszcze zadajmy takie pytanie, bo tutaj pokazałeś... Z jakim czasem się odbijają? Nie, 9 rodzajów anten, ale jeżeli ktoś by chciał, jeżeli ta oferta mu nie odpowiada, to oczywiście możecie wykonać te anteny na dowolnym.
Oczywiście nie ma problemu, żebyśmy specyficznie dla danego klienta zrobili antenę, która opasuje na przykład narożnie na gołębnik, tak? To żaden problem, żeby to tak było. Ale myślimy, że takich potrzeb nie będzie. Znaczy, mamy tyle szeroką gamę produktów, że każdy wybierze sobie coś dla siebie na pewno i zadowoli to potrzeby każdego hodowcy. Anteny są oczywiście w takiej formie wykonane, są całkowicie wodoszczelne, widzę. Tak jest. To jest hermetyczne, takie praktycznie są. One są uszczelnione silikonem. W tej chwili myślę, że to są najcieńsze anteny na rynku, bo mają 15 mm grubości każdej. A z jakiej odległości mniej więcej czytałem te... No ja powiem tak, ja skasuję. Pokażę, jak to działa. Empirycznie. Dokładnie. To jest zasięg jest około 15 cm. Ja może tu mam troszeczkę o. To jest 12 do 15 cm. No to jak mówię, w zależności od tego, jaka obrączka. Obrączki mają pewien rozrzut parametrów. Ale to wszystko podobnie. Jest podobnie, tak. Są. Ja może pokażę jeszcze jakąś obrączkę. Bo obrączki nie tylko naszej firmy oczywiście system czyta. Ta bardzo tutaj, no, są to obrączki różnego rodzaju. On tutaj już się też odbija. No, jakąś czerwoną weźmiemy, to widać, że to jest nasz produkt. O, jest. Także nie ma, dla anteny nie stoi na przeszkodzie, czy to jest pod deską, tak? Tu mam taki dość solidny blat. Niemniej jednak... Tak, to jest 18 plus 25 plus jeszcze szczelina około 10, czyli krótko licząc na 70 mm to jest minimum. Drewno nie stanowi przeszkody dla... Oczywiście, dla... tylko metal, dlatego hodowcom też zwracamy uwagę, że przy montowaniu anten zwracać uwagę, że nie montować ich na żadnych metalowych elementach. Tak, to jest bardzo ważne, bo jak ktoś na fizykę trochę, a myślę, że każdy skończył szkołę podstawową, co to jest klatka Faradaya. I wtedy to ekran się tworzy. Dokładnie. To są takie po prostu. Ekranuje pole magnetyczne, które... Nie ma szansy, przez drewno przejdzie, a przez metal niestety dokładnie. Sygnał nie przechodzi. Jeszcze powiem o antenach jedną ważną rzecz, bo to dość częste pytanie hodowców. Co się dzieje z anteną, kiedy świeci na nią słońce? Powiem, ano nic. Dlatego, że nasze anteny są testowane do temperatury 90 stopni Celsjusza. Są to wykonania przemysłowe. W związku z tym mogą pracować wersja 3.3, którą w tej chwili prezentuję, którą wyposażone są wszystkie anteny. Jest to system odporny na temperaturę, gwarantujemy do 60 stopni. Natomiast testy klimatyczne... Tak już jest taka sprawa. No, popatrzmy natomiast... tutaj, jak ja przeproszę w imieniu kolegi, bo kolega tutaj tak, ma takie, że tak powiem, naleciałości z tej automatyki przemysłowej, gdzie mają dużo większe obostrzenia, jeżeli chodzi o sprzęt, bo to jest sprzęt, dokładnie. Musi chodzić w kopalniach, podejrzewam, gdzie jest ich temperatura, gazy, zakłócenia, jeżeli jest jakieś strefy gazu ziemnego, gdzie są kopalnie, ropy naftowe, takie rzeczy i tutaj po prostu widzimy, że te anteny są tak wykonane, że na pewno są na te ciężkie warunki z przemysłem nawet odporne, a my tutaj takich niestety w głębinkach, znaczy niestety bardzo dobrze, że nie mamy, czyli tak jak kolega wspomniał, znaczy, wilgotność, temperatura, gówno gołębi, co, że tak powiem, i woda. Ale to jest od tego, ta antena jest zabezpieczona. Zabezpieczona. Generalnie jest tak, że rzeczywiście anteny są odporne na te czynniki. Niemniej jednak dla kwestii wygody użytkowania, czy tam należy antenę sobie czymś przykryć, żeby się tak nie brudziła po prostu. Oczywiście. Ale, no ale też, rozwiązanie... Ale we wlotach, jeżeli tego rodzaju wloty stosujemy, tak powiem, weźmie, to nie ma problemu. Po sezonie można taką antenę zdjąć też, z tego wlotu wyjąć, użytkować ją, w domu zamknąć, nie będzie problemu. Bo tutaj takim ważniejszym elementem, może jest, tutaj rozmawialiśmy kiedyś z kolegą Czarkiem, że antena jako taka się nie zniszczy, a bardziej jest takim słabym ogniwem, to jest kabel. Kabel, wiadomo, kabel jest narażony. Każdy kabel niestety jest... I to nieważne, czy od anteny, czy od jakiś doziemny, energetyczny, to jest wszystko... Jakiekolwiek urządzenie, zawsze ten kabel jest narażony, nawet najczęściej się spotykamy z uszkodzeniami na przykład ładowarek do telefonów, tak? Bo jest podłączony kabel, a my go sobie do ucha przykładamy i urywamy. Przeciera, urywa. Tak, no, kabel jest takim elementem, który się może uszkodzić, oczywiście. U nas ten kabel zazwyczaj uszkadza się końcówka, tak? No bo, ale końcówkę jest łatwo wymienić, także każdy hodowca może sobie to zrobić. Kolejny, tak jak mówiliśmy, w sklepie ktoś to ma, to ktoś to tylko weźmie, odetnie, zobaczy kolory, podłączy, dokładnie, tak samo, nie będzie nikt problem. No ale jeżeli by się kabel oczywiście może świadczymy na salę anteny, to też u Was można. Tak jest, świadczymy takie usługi, nie ma problemu, możemy wszystko, co produkujemy, naprawić.
Kolejnym elementem... Przepraszam bardzo, w tej części na razie skończymy, a w następnej części ja powiem tylko zasygnalizuję, bo gdybyśmy teraz przeszli bezpośrednio, to byśmy troszeczkę kolegów zanudzili, koledzy sobie przemyślą, przeanalizują, zobaczą, a za chwilkę przejdziemy do omówienia matki i zegara satelitarnego, który też jest jednym z elementów tego systemu. Na razie dziękuję, do zobaczenia, do wylot i za chwilę zapraszamy do kolejnych części.